Dzisiaj po raz kolejny zagramy w Minecraft, tylko tym razem będziemy testowali specjalne nożyce, które potrafią ogolić każdego moba. Villager? Ciach, ciach! Golem? Ciach, ciach! No to teraz wy zostawcie tą oto łapeczkę w górę, a mnie ogolicie. Raz, dwa, trzy, klikamy! Wow! O kurde! No, chyba już sobie nie pogram. Zaczął się nowy rok szkolny, jeżeli szukacie jakichś fajnych koszulek, zapraszam was wszystkich na pixyshop.pl, tam znajdziecie masę nowych wzorów, a do każdego zamówienia dorzucamy mój oraz JJ-ki własnoręczny autograf razem ze zdjęciem, więc klikajcie, link znajdziecie do sklepu w opisie. No siemanko widzowie, co tam u was? Siema, dawno się nie widzieliśmy w Minecrafciku. Spójrzcie jaka kozacka chata, widzieliście taką kiedyś chatkę? Co to? Nowa jakaś wersja Minecrafta czy coś? To jest modernistyczna jakaś. Okej, wbijamy do środka, dawajcie. I co my tu? To jest jakaś armia Geppetta. To są Pinokie, widzicie, z drewna. Zbroja z kurczaka, zbroja z płomyka. Jest tabliczka na środku. Spójrzcie, dzięki magicznym nożycom możecie ogolić każdego potwora i stworzyć niesamowite zbroje. Zdobądźcie je wszystkie. Czyli rozumiem, że w tych skrzynkach mamy jakieś nożyce. Ale jak chcesz potwora ogolić? Halo? No nie, tak samo chyba jak owce, co? Dobra, mam nożyczki. Nawet chlib jest. Tak, chlibek jest elegancki. O! I nawet jest burza. Dobrze, dobrze to świadczy, ponieważ wiecie dlaczego? W nocy, znaczy podczas deszczu chyba częściej wychodzą potwory, co? Idziemy zapolować. Słuchajcie, na początku była zbroja z golema. Uwaga, klikam na golema i co, panie golemie? Nie bij go, szako! Nie tak. Patrz, ogoliłem go, widzisz? Jest goły! Jest goły! I dalej mnie goni. No nie. Dobra, atakujemy go. Klebek. Ja mam jego rzeczy wszystkie. Nie, padnę, uciekam. Pomóżcie mi z tym golemem. Dobra. Nie mam pola w ogóle. Za budyneczkiem. Byłem. Nie, no ja zacząłem atakować, no pięknie. Tu jeża. Dobra, już do was lecę, słuchajcie, jestem amatorem. Ale z niego wypadły takie itemki, widzieliście? Podnieśliście je? Tak. Jakieś żetony golema, no. Ej, jeszcze mieczek by mi się przydał, tak? Proszę pana, proszę tu oddać. I chlebek, proszę. No właśnie, bo to zgubiłem. Słuchajcie, czyli mam jakieś żetony z golema, ale to chyba za mało tych żetonów. Weźmy sobie jeszcze jakiegoś golema, ogarnijmy. I dozbierajmy ich trochę. Jest szkielet z przodu. Dawajcie szkieleta. Dobra. Płaka go. O, tu szkielet. Da się owce. Nie! Ze świni wziąłem! Patrzcie, świnie ogoliłem. Haha, głupi szkielet. Gdzie ty szaczku jesteś? Zombie ogoliłem. Zombie? No to super. A, czyli ogoliłeś i zniknął. Dawajcie, idziemy jeszcze, tam mamy kurczaka. Bo tam było napisane, że... Ja pierdzielę, goły kurczak. Zamknąć oczy, kto jest niepełnoletni. Zamykać oczy, bo tu jest nudesik. Kurczaczek, o ty zombiaczek. A czy szkieletonik, pyk. Baranka się nie dał. Cios w nos. Powiem wam, że już troszeczkę tych żetonów mamy, więc chodźcie do chatki i zobaczymy, co z tego zrobimy. Mamy creepera, świnkę i... I się zgubiłem. I golema, już idę do ciebie, szaku. Pyk. I robię pierwszą zbroję. Zbroja dla JJ-ki. Chicken zbroja, proszę, tego mamy najwięcej. Jak ja wyglądam? No normalnie, Czako, ja ci jestem w stanie zrobić chyba tylko chicken. Nie, no też mam chicken zbroję, proszę. Zombiaki pająk biją. Ogoliłem zombiaka, Czako, co robisz? Co ty zrobiłeś, Czaku? Kucłem. Kucłeś i wysadziło? No, czekaj. I ty masz taką zarąbistą, creeperową zbroję, tak? O, gościu, patrz co robię z zombiakiem. Nie. Zabijesz mnie zaraz, wariacie. Nie no, przepraszam. Ale ty masz taki kozacki hełm? Aha, spójrzcie. Kurczaczkowa zbroja daje to, że spójrz na to, JJ. Wchodzisz sobie na dach jak szef i patrz na to, powoli spadasz. Hop! Fruniesz sobie! No, zarąbista jest to zbroja. Dobra, ja na pewno kurczaczkowego zbroja chcę mieć na sobie. No to co, zbudujmy sobie teraz to samo, co ma Szaku. A jakbym sobie zrobił na przykład creeperowe... Mogę zrobić creeperowe buty. Ubieram, mam na sobie. I uwaga, kucam. Ale bo to mega wybucha. Nie no, creeperowe buty nie są takie fajne, jak zbroja creeperowa. To zrobię sobie do tego creeperowy helmet. Ja tu ci żeton wrzuciłem. Dzięki. Uwaga! Ej, co cię prujesz, creeper, ej, halo. Ej, no mam zbroję, hełm i nic nie działa. Jak ty to zrobiłeś, gdy wybuchasz? No, ja po prostu patrz, robię tak. Nie no, Szaku jest najlepszy. A ja jestem dzbanem, bo ja zrobiłem zombie. Ja robiłem zombie. Rozumiecie? Zombie buty zrobiłem. Zamiast zombie helmet. Dzbanem. Brawo. Uwaga, teraz zakładam creeperowy helmet i się skończą żarty. Ale odejdź ode mnie, ty. BOOM! No.
O, jest! Widziałaś? Czekaj, czekaj, uwaga! Będę kopał się. Albo nie, wysadzą... Nic one nie dają. Chodźcie, zobaczycie, wysadzą tą chatę. Raz, dwa. Bum! Wow! Bum! I patrz, teraz powoli spadam. Bum! Nie na kurczaczku i nie czuję. Dobra, zaraz będzie po mnie, będzie po mnie. Dobra, dobra, dobra. Zginę, przepadnę. Dobra, nie róbmy takiej zadymy, bo wszyscy tutaj zginiemy, tak? O, baby, chodź! O kurde, please help me, help me, help me, guys! Szaku! What is this? No dobra, Szaku zginął. JJ, co ty robisz? Już jesteś najniżej, niż się nie da zejść. Jak to? No kurczak, kurczak jest nielotem, więc dobra, wykopujemy się na górę, dawaj. Patrzcie, mamy dwa golemy i przydałoby się z nich coś zrobić, nie? Panie golem, da pan troszeczkę swojego ciałka, co? Dawaj, dawaj, jeszcze tutaj. Ten też chce mi oddać swoje żetony. Proszę oddać je. Golemowa zbroja. Wow. Wow, to będzie to. Oho. Nie chcę, stary, wiedzieć, ile mam HP. To ty lepiej patrz na mnie, jak ja wyglądam. Co ty masz na głowie? Golemowe okulary? Ale czad, nie no kurde, Szaku, daj troszeczkę jeszcze żetonów golemowych. Panie golem, dawaj pan tutaj żetona, co? Patrz, jaką simplezę tam robię. Dobra, zabrałem mu. Jest git, ogoliłem chłopa na łyso. JJ-ka chcesz też? Mieć więcej życia, zrobię ci golemowe nogawice, proszę. No to co, musimy iść chyba odłożyć, co? Na te wieszaki, te zbroje, które stworzyliśmy. Dobra, jest zbroja golema prawie cała. Pyk, nie mamy tylko nogawic. Proszę, tak wygląda zbroja golema. Tu będzie zbroja z creepera. O, Szaku ma całego creepera seta. Dawaj, zakładaj go na zbroję. Mamy to, co pyk, teraz? Pyk. I teraz, mój drogi przyjacielu, potrzebujemy buty do golema chyba jeszcze, nie? Założone są, wszystko widać, dobra. Trzeba zapolować chyba na świnki trzy, co? Trzeba. Ale poczekaj, bo tu jeszcze co my tutaj jeszcze mamy? Zbroja pomyka i zbroja... Kurczaka. Dobra, mi się wydaje, że będzie najprościej zrobić kurczaka i świnki, a później wybierzemy sobie jakiś secik i pójdziemy na płomyki. Co wy na to? Dobra, kurczaczek jeden. Świnka druga. Dobra, chyba bym miał zaraz te dwa seciki, więc 41 kurczaki. Ja mam 9 świni. 9 świni, 20 świni, dobra. Dawaj, dobra, dokańczamy zbroję. Dobra, robimy tak, kurczaczkową zbroję. Kurczaczkowy helmet. Ale zarąbisty i kurczaczkowe buty. Zobacz, JJ, ryba o twarzy orła. Widziałaś kiedyś taką? Pek, pek i pek. Tutaj mam jeszcze świńską zbroję. Będę miał łeb świni? A jak? Ale będzie ale pasuje. Nie no, teraz no, w ogóle wyglądasz jestem szefem, tak? Proszę się odczepić ode mnie. Tragedia. Szyte na miarę? Dobra, mi się wydaje, że JJ-ka rozwaliła nam wszystkie. JJ-ka, patrz, to jest to dużo. Ty? Po co żeś to zrobił? Ośle, dobra. Nie, chciałem wskoczyć na zbroję i zaklikłem, a miał. Dobra, idziemy po Endermany, co? Dawajcie. Tego co widzę, świńska zbroja dodaje plus 2 do siły. Zarąbiście. Powiem wam tak, ja mam super umiejętności. Fruwanie i wybuchanie. Rozumiesz? Nie, no dobra, czy oszukujesz, okej, jasne. Dobra, Szaku, wiesz co, jak chcesz, to też możesz sobie wziąć jakąś inną zbroję. Wtedy będziecie silniejsi, tak jak ja. Bo ja mam zbroję z golema, spodnie creepera i buty kurczaka. Enderman, Enderman, mam Endermana, chodźcie, 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 chodźcie. Dawaj nożyczki, pyk. Jaki golas, zobaczcie na niego. Jaki golas, ogoliłem Endermana, nie mam pytań. Mam 9 żetonów, jestem ciekaw, co on robi. Dobra, też mam jednego, gole, gole. Co robisz, Szaku? Ja robię chyba buty. Będzie buty najprościej nam wszystkim zrobić. Ale zarąbisty! Słuchajcie, mam hełm Endermana, chestplate golema, spodnie creepera i buty. Nie dam Endermana sobie, dam sobie kurczaczka, żebym szybciej fruwał. Jestem ciekaw, jak taki set działa. Uwaga, czy ja mogę się teleportować? Wow! O kurde, zobacz, co się dzieje! Przytrzymaj shift! Ciu, 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 ciu. Tu. Nie, no nie mam pytań, powiem wam tak. Ubierzcie koniecznie buty z kurczaka, bo ja sobie teraz powoli opadam jak szef, rozumiecie? Ej, dobra, to jest pomysł, racja. Ja nie mam butów kurczaka. Jesteście gotowi na przygodę? Idziemy na ognika po ostatnią zbroję. Dobra, dawajcie, lecimy. Dobra, tutaj z tym teleportem prosiłbym was ostrożnie. Wow, wow. Okay. O kurde. Jak ci idzie ta twoja ostrożność? Wywaliło mi poza mapę chyba.
Słuchajcie, przed nami, o ile się nie mylę, forteca, tak? Nie, to nie jest forteca, to jest bastion. Bastion. Oni co, chcą nas zaatakować, rozumiem? Pyk, teleportacja do góry. O, tu jest forteca. Za bastionem. Tak? Widzisz Jay Kaszaka? Dawaj, lecimy do niego, hop. Pyk. Jest płomyk, jest płomyk. Pyk, jest i płomyk, ej, tak. Nie bij mnie, nie bij mnie. Lecę go oskubać. Dawaj, żetony, chamie. O, masz. Trzy. Jest, z przodu kolejny oknik, dawaj. Tepam się do niego i... Ogolę go. O, jesteś. Patrz, ogoliłem go, jest fioletowy. Łysy. Łysy ognik. Dobra, jesteśmy koło spawnera, więc... Więc będziemy mieli kolejny, żetony. Kolejny, za domu jest kolejny, dawaj go. Podniosłeś te żetony? Dobra. Nie, ty je podniosłeś. Dobra, mam. Cyk, uciekam. Dobra, powiem wam tak. Wracamy, bo nie mam już tutaj przy sobie craftingu, a to, co potrzebujemy, mamy, więc lecimy. Dobra, moi drodzy, zróbmy ostatni itemek. Dawaj, Szaku, stawię crafting. Crafting, let's go. I lecimy. Robię tak, buty, robię hełm i masz dla ciebie. Tyle starczy. Uwaga. Co to jest? A ty masz też, tak? Wow. Ognioodporność plus 2 i blaze bootsy jeszcze. Coś z tym robię? Aha, to, dobra, przepraszam. Ale ściągnij się, rozbierz kulturalnie. Przepraszam. Tak, już się rozbieram. No, let's go. Moja wina. I co? Tylko ognioodporność? Poczekaj, mam pomysł. Rozumiem, o co tu chodzi, czyli możemy się kąpać w lawie i nic nam nie jest groźne. No fajna Dzień, zbroja. A weź ściągnij hełm na pierśnik. Nie, szukasz mi kolejny raz. Au! Au! Szaku, ho na chwilę. Uczę się na błędach. Dzień, Szaku! Szachmat! Nie jesteście! Szachmat! Zaskoczyłeś się, no nie wiem. Nie! Także to było na tyle. W komentarzu dajcie znać, która zbroja wam się najbardziej podobała. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli jesteście nowi. Subskrybujcie kanał. Zapraszam was wszystkich na pixshop.pl po najlepsze koszulki w sieci. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!